Dzień z Republiką w studiu specjalnym trwa nieprzerwanie, a my łączymy się z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, bioetykiem, między innymi. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam bardzo serdecznie. Jego najlepszego w nowym roku. To może od tego zaczniemy, bo potem jakby nastrój będzie spadał. Proszę księdza, wśród 100 konkretów Platformy Obywatelskiej znalazł się dostęp do aborcji od 12. Nie, przepraszam. Znalazł się kwestia funduszu kościelnego. To jest 16 punkt ze 100 konkretów. Donald Tusk to również próbował wprowadzić w czasie swojej poprzednich rządów, zdaje się, w drugiej kadencji. No i chodzi generalnie o to, żeby te pieniądze, które idą na chociażby składki emerytalne księży, osób duchownych, zwłaszcza tych biedniejszych, no, były płacone przez wiernych. To jest bardzo ciekawa historia, bo powstał zespół, z tego co wiemy, w tym zespole jest pan minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister finansów Andrzej Domański, szef kancelarii premiera Jan Grabiec i rządowe centrum legislacji. Wszystkim tym kieruje Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, która, no tak przynajmniej werbalnie wskazuje, że jest za tradycją, że jest za utrzymaniem Kościoła katolickiego i nie będzie przyłączać się do lewackich awantur. No to zacznijmy od tego kościoła, od tego funduszu kościelnego i czy to Kościół reaguje na to w sposób łagodny i koncyliacyjny, takie mam wrażenie. Tak, istotnie tak można chyba to określić, że reakcja Kościoła jest w tym wypadku koncyliacyjna. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że ta reakcja miała miejsce kilka lat temu, wtedy kiedy po raz pierwszy pojawiły się te głosy. Myślę, że dzisiaj sytuacja znacząco się zmieniła, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, no, stopień świadomości przynależności wiernych do Kościoła. Myślę, że dzisiaj ilość osób, krótko mówiąc, deklarujących się płacić ten podatek kościelny mogłaby być znacząco mniejsza. Ale myślę, że nie jest to jakiś, powiedziałbym, tutaj główny punkt sporu między, czy obaw między Kościołem a rządem. Warto też zauważyć, że z tego, co się orientuję, nie jestem tutaj specjalistą, zastrzegam się, ale z tego, co się orientuje, taka zmiana o finansowaniu poprzez płacenie podatku dotyczyłaby nie tylko Kościoła katolickiego, ale innych wspólnot wyznaniowych. I z tego, co pamiętam, to w poprzedniej właśnie wersji tego projektu, jeszcze przed rządami PiS-u, Kościół katolicki wyraził swoją zgodę na tę decyzję, natomiast stanowczo sprzeciwiał się chyba Kościół prawosławny w Polsce. A więc to są sytuacje, myślę, wymagające tutaj koncyliacji nie tylko ze strony Kościoła katolickiego, ale także innych wspólnot wyznaniowych. Czy ksiądz tutaj widzi taki element zapowiadany przez polityków koalicji 13 grudnia albo koalicji 8 gwiazdek, projekt opiłowywania uprawnień katolików? Oni mówią w ten sposób, że Kościołowi było za dobrze w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz trzeba ten Kościół przywrócić do właściwych rozmiarów, zabrać księżom przywileje, no i chociażby ograniczyć liczbę lekcji religii. No bo dlaczego mają być dwie w tygodniu, pyta pani minister edukacji, kiedy wystarczy jedna? To znaczy oczywiście, że tutaj można widzieć i należy postrzegać pewną programową akcję obecnego rządu koalicji 13 grudnia, tak jak pan redaktor to określił. W moim przekonaniu rzeczywiście to jest określenie bardzo neutralne i zarazem prawdziwe. Więc ta koalicja 13 grudnia no, na wszelkie sposoby próbuje opiłowywać nie tylko Kościół katolicki, ale powiedziałbym w ogóle próbuje opiłować naszą tożsamość narodową i polską. I myślę, że kiedy mówimy tutaj o stosunku Kościoła do obecnego rządu, do obecnej władzy, musimy pamiętać, że Kościół jest częścią społeczeństwa, że sprawy narodowe są Kościołowi niezwykle bliskie i to, co nie tylko bliskie, są po prostu integralnie wpisane w tożsamość
Kościoła katolickiego i dlatego też to, co dzieje się w stosunku nie tylko do samych takich kwestii, jak chociażby właśnie redukcja lekcji religii w szkole, ale na przykład do wyrzucenia programu Historia i Teraźniejszość, a zamienienie tego programu lekcyjnego, programowego w szkole na wychowanie obywatelskie, które no, ma charakter wybitnie wpisujący się w ideologię gender. To są też kwestie, które Kościół muszą obchodzić i które stanowią właśnie wyraz, powiedziałbym, generalnie opiłowywania nie tyle z przywilejów, ile ociosywania tożsamości naszego narodu i w tym także Kościoła w Polsce. Dlatego one nie mogą zostać no, ignorowane po prostu. No to nie jest żadna nowość. Mamy do czynienia z ruchami, działaniami, które wydarzyły się w krajach Zachodu. Hiszpania ostatnio, ta gwałtowna zmiana zapaterystyczna trwa do dzisiaj. Włochy no, pewnie odwrót, Francja, ale też kraje Ameryki Południowej, no chociażby Argentyna, czy Chile, czy Meksyk, gdzie była otwarta wojna z Kościołem katolickim. No i się zastanawiam nad polityką, no bo jednak są politycy, którzy sami siebie deklarują jako katolicy, którzy są po stronie tych rewolucjonistów moralnych. Czy oni stawiają się również poza Kościołem w tym momencie? Myślę, że w kwestiach, które obejmują sprawy fundamentalnie ważne, takie sprawy jak chociażby kwestia aborcji, kwestia in vitro, kwestia legalizacji związków homoseksualnych, kwestia, no załóżmy, jakichś innych tutaj polimorficznych związków. Nie chcę już tutaj snuć tych narracji, które dzisiaj no, stają się rzeczywistością, jak kwestia chociażby promowania czy legalizacji transseksualizmu. To są zjawiska, które jednoznacznie są określone przez Kościół jako czyny wewnętrznie złe, jako czyny, które nie znajdują żadnego usprawiedliwienia, to tak zwane czyny intrinsece malum, a więc wewnętrznie złe, nie znajdujące żadnego usprawiedliwienia poprzez okoliczności, poprzez jakieś sytuacje zewnętrzne, intencje takie czy inne. Politycy, którzy opowiadają się za takimi kwestiami, występują wprost przeciw nauczaniu Kościoła zdefiniowanemu w sposób bardzo precyzyjny w dokumentach najwyższej rangi. No mam tutaj na myśli chociażby encykliki takie jak Humanae Vitae, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae. I w tej sytuacji oni sami no po prostu w sposób no logiczny i konsekwentny wykluczają się ze wspólnoty Kościoła. Nie mówię tutaj o procesie kanonicznym, nie mówię tutaj o orzekaniu formalnym, ale mówię po prostu o czymś, co stanowi jakiś rdzeń logiki. Pomijając no, jednego prominentnego polityka, który wielokrotnie stwierdzał, że jest za, a nawet przeciw, no, każdy normalny człowiek funkcjonujący w rzeczywistości zero-jedynkowej wie, że taka sytuacja jestem za, a nawet przeciw, no, świadczy o pewnej schizofrenii, o pewnym rozbiciu, rozdźwięku, a więc człowiek nie może być za, a nawet przeciw dobru moralnemu, nie może być katolikiem i nie może jednocześnie popierać ustaw, głosować, wyrażać swojego zdania wspierającego takie akty prawne, które no radykalnie stoją w sprzeczności z prawem naturalnym i w tym także z nauczaniem Kościoła. Nie wiem, czy śledzi ksiądz wypowiedzi chociażby marszałka Sejmu Szymona Hołowni na temat aborcji. Czy one spełniają ten ewangeliczny warunek? Mówcie tak, tak, nie, nie. No oczywiście wiemy, że właśnie pan marszałek Sejmu, marszałek rotacyjny, jak to też zostało ładnie określone przez pana ministra Czarnka, no jest rzeczywiście postacią bardzo rotacyjną. I to nie tylko w tym sensie urzędu, ale w sensie swoich poglądów. No ale to publicysta katolicki, 20 książek opublikował, miał wykłady, spotkania z wiernymi w kościołach. No. Tak, tak. Były, jeżeli się nie mylę, były nowicjusz zakonu dominikańskiego, a więc człowiek, który no, wielokrotnie przyznawał się i budował też, można powiedzieć, swoją karierę i swój imidż właśnie w oparciu o Kościół katolicki. No w tej chwili jednoznacznie już od pewnego czasu zresztą no, stanął po
po tej drugiej zdecydowanie stronie kultury śmierci, promując bardziej prawa zwierząt niż prawa człowieka, wyrażając się jednoznacznie na rzecz promowania aborcji, no to są oczywiście sprawy, które no radykalnie powodują, że ten człowiek sam siebie wyklucza z kręgu wspólnoty uczniów Chrystusa. Raz jeszcze powtarzam, no nie można być tak, a jednocześnie nie. Sprawy bioetyczne, o których ksiądz wspomniał, kwestie in vitro, kwestie aborcji. Donald Tusk w sierpniu 2022 roku zapowiadał jak najszybsze wprowadzenie ustawy, która dopuści aborcję do 12 tygodnia życia dziecka. No i te małżeństwa homoseksualne, to ma być jako związki partnerskie. Zastanawia mnie pośpiech, w którym ta nowa koalicja wszystkie te lewackie pomysły chce wprowadzić. Skąd bierze się ten pośpiech i jaki jest cel tego? Myślę, że pośpiech bierze się stąd, że raczej niemożliwe są do zrealizowania inne propozycje wyborcze lansowane w kampanii, a więc te wszystkie obietnice, które no, miały służyć, no powiedzmy, mimo wszystko miało służyć jakiemuś dobru. Te wszystkie obietnice, które zawierały dobre idee, zawierały postulaty poprawy statusu życia, poprawy spraw społecznych, spraw gospodarczych, ekonomicznych. To oczywiście wiadomo było dla człowieka racjonalnie myślącego, że są to obietnice niemożliwe do zrealizowania, zwłaszcza przez tę ekipę rządzącą. Ale możliwe do zrealizowania są te ustawy o charakterze wybitnie destrukcyjnym. One oczywiście są ubrane no właśnie w szczytne hasła wolności kobiet, praw reprodukcyjnych kobiet, zaspokajania potrzeby prawa do posiadania dziecka i tak dalej, leczenia niepłodności, z tym, że każde z tych słów jest, każde z tych haseł jest pojęciem zmanipulowanym. Nie można mówić o prawach reprodukcyjnych, jeżeli za tymi prawami kryją się prawa po prostu niszczące życie, absolutnie destrukcyjne, niereprodukcyjne, ale to są prawa, czy ksiądz się spodziewa, że aparat państwa będzie również walczył z Kościołem? Ministrem tego rządu jest pani Scheuring-Wielgus, która w październiku 2020 roku weszła do Kościoła, stała przed ołtarzem z jakimiś tam plakatami, napisami, no, naruszając powagę mszy, przeszkadzając ludziom, którzy tam przyszli, żeby się skupić, pomodlić w swoich sprawach. Sąd ją uniewinnił, ponieważ uznał, że ona to zrobiła niezłośliwie. Tak, tak samo jak uniewinnił grupę 30 osób, które weszły do Poznania, do katedry, tam klaskały, krzyczały w czasie mszy świętej, też przerwały nabożeństwo i też pierwsza i druga instancja uznały, że to było niezłośliwe. Dopiero trzecia odesłała to z powrotem do pierwszej, czyli Sąd Najwyższy, bo no jednak było to naruszaniem mszy, ale no, rządzą ludzie w Polsce, którzy nie szanują prawa innych Polaków do tego, by mogli się w spokoju pomodlić. Oczywiście, to znaczy my jesteśmy świadkami już od kilku lat, a zwłaszcza od roku 2020, od października, zmasowanych ataków na Kościół katolicki. One są bezprecedensowe i stanowią skalę nieporównywalną z żadną inną grupą dyskryminowaną czy prześladowaną, o których bywa głośno, a które to fakty są po prostu urojone. Tutaj mamy do czynienia z realnym prześladowaniem. Czy obecny rząd będzie podejmował taką walkę? No rzeczywiście nazwiska osób, które stanowią ten rząd, mogą sugerować taką sytuację, mogą wywoływać takie obawy i oczywiście, że te obawy istnieją. No przy czym myślę, że powiem po prostu w ten sposób. Kościół jest od 2000 lat instytucją, która doświadcza rozlicznych prześladowań i raczej te prześladowania cementują wspólnotę Kościoła. Dlatego myślę, że nie życzyłbym ani sobie, ani tym, którzy będą podnosić rękę na świętości, nie życzyłbym sobie tych sytuacji, ani tym osobom także. Ale jeżeli do takich sytuacji dojdzie, no myślę, że po prostu będą one stanowiły okazję do umocnienia tożsamości Kościoła
a mamy zapewnienie ze strony samego Boga i mówię to bez cienia jakiejkolwiek tutaj, jakiejkolwiek niepowagi, ale mówię to z pełną powagą, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Jesteśmy przekonani, że Kościół wyjdzie także z tych opresji, które być może stoją przed nami obronną ręką. Ale że w Polsce takie rzeczy się szykują, to jest naprawdę szokujące. No, ale fakt obecności w rządzie pani, która zakłócała mszę świętą, jest bardzo, bardzo znaczący. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, jest naszym, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy. Szczęść Dziękuję Boże. Bardzo serdecznie. Szczęść Kłaniamy Boże, się nisko, a my, proszę Państwa, wracamy za chwileczkę. Bogdan Rzońca, europoseł, będzie naszym gościem.